Ponieważ czasu mamy dzisiaj bardzo niewiele, w związku z tym chciałbym tylko omówić główne aspekty programów offsetowych. Natomiast jeśli będziecie Państwo mieli jakieś pytania szczegółowe, proszę nie wahać się, żeby zadawać pytania. Otóż, jak Pan Minister wcześniej wspominał, głównym celem programów offsetowych jest realizacja pewnych określonych zadań. Należy do nich przede wszystkim restrukturyzacja i unowocześnienie przemysłu, pobudzanie eksportu poprzez zapewnienie producentom krajowym konkurencyjnej pozycji na rynkach zagranicznych. Dzieje się to przez unowocześnienie własnych wyrobów, podjęcie produkcji licencyjnej, kooperacji przemysłowej, współpracy naukowo-badawczej lub wykorzystanie sieci handlowej offsetodawcy. Kolejnym zadaniem jest ograniczanie importu dzięki pozyskaniu nowych technologii i uruchomieniu produkcji poszukiwanych na rynku wewnętrznym wyrobów, a także zwiększenie zatrudnienia. Podstawą sukcesu przy realizacji programów offsetowych jest opracowanie skutecznej strategii państwa w dziedzinie offsetu. Polega ona przede wszystkim na tym, żeby określić kierunki priorytetowe i wyznaczyć dziedziny, w których offset powinien być lokowany, tak aby poszczególne programy nie były rozproszone, a koncentrowały się właśnie na tych wybranych dziedzinach. Dlatego też konieczne jest określenie perspektywicznych kierunków rozwoju polskiej gospodarki, w tym preferowanych gałęzi przemysłu i usług. Należy brać przy tym pod uwagę przede wszystkim trendy rozwojowe w dziedzinie nauki, techniki, produkcji przemysłowej i związanych z nią technologii, przewidywane zapotrzebowanie na towary i usługi na rynku krajowym oraz na rynkach zagranicznych i uwarunkowania związane z daną branżą, czyli wymagania inwestycyjne, środowiskowe, dysponowany potencjał, dotychczasowe osiągnięcia, tradycje itd. Drugim etapem jest określenie preferowanych regionów kraju, gdzie powinny z poszczególnych względów być realizowane zobowiązania offsetowe. Związane jest to zarówno z rozwojem poszczególnych regionów, jak i zmianą gospodarczą. Typowym przykładem jest Śląsk. Kolejnym przedsięwzięciem jest wytypowanie potencjalnych przedsiębiorstw, o ile jest to podyktowane interesami państwa. Tutaj przykładem na przykład jest sektor stoczniowy, który wymaga strategicznych działań ze strony państwa. Następny obszar to jest wytypowanie dziedzin techniki i technologii wojskowych, na których powinny koncentrować się prowadzone programy naukowe, prace badawczo-rozwojowe i programy produkcyjne. Generalnie programy offsetowe są niepowtarzalną szansą na ożywienie i modernizację gospodarki, a zwłaszcza przemysłu obronnego. Powodzenie tej operacji zależy jednak od przemyślanej i starannie przygotowanej strategii, a następnie konsekwentnie realizowanej polityki wykonywania poszczególnych zobowiązań. Mam tu na myśli przede wszystkim finansowanie tych programów, a następnie prowadzenie bardzo ścisłej kontroli realizacji poszczególnych zadań. Ponieważ, jak pan minister wcześniej wspomniał, offset pośredni dotyczy bardzo szerokiego obszaru, natomiast w moim przekonaniu, w ocenie moich kolegów, jest jeszcze wiele do zrobienia, konkretnie nawet w przypadku przetargu na samolot wielozadaniowy, również w dziedzinie offsetu bezpośredniego. Ja chciałbym teraz omówić podstawowe wymagania, które w oparciu o doświadczenia innych krajów powinny być związane z tym offsetem, ponieważ wiele pytań dostajemy na ten temat i myślę, że wkrada się tutaj pewne niewłaściwe postrzeganie offsetu pośredniego. Te wymagania, a tym samym i działania, przyszłe później zobowiązania, powinny być związane z poszczególnymi kategoriami
problemów. Pierwsze dotyczy oczywiście programów offsetowych związanych bezpośrednio z zakupowanym sprzętem w ramach danego programu, czyli uruchomienie przez przemysł krajowy produkcji części i podzespołów w zamawianym sprzęcie, których produkcja jest uzasadniona względami technicznymi, ekonomicznymi, lub czasami możemy mieć taki przypadek, że wymaga bezpośrednio, wynika z wymagań Ministerstwa Obrony Narodowej. Istotnym elementem jest dążenie również do uruchomienia montażu ostatecznego sprzętu będącego przedmiotem dostawy. Tutaj często montaż ostateczny jest mylony z produkcją. Nie ma to wiele wspólnego, poza tym, że montaż ostateczny jakby jest ostatnim fazą procesu produkcyjnego. Dlaczego to jest tak ważne? Dlatego, że w dobie dzisiejszej sprzęt wojskowy w głównej części składa się z systemów elektronicznych, optoelektronicznych i montaż ostateczny pozwala na sprawdzenie pełnej integracji, w zasadzie przeprowadzenie tej integracji od systemów najprostszych do najbardziej złożonych. To pozwala nam przede wszystkim pozyskać niezbędną dokumentację, a równocześnie wiedzę i jest to najlepszy, najskuteczniejszy i jednocześnie najtańszy sposób wejścia w posiadanie wiedzy o danym sprzęcie. Ponadto zarówno w sprzęcie symulatorowym, jak i w systemach diagnostycznych każda zmiana oprogramowania w sprzęcie powoduje konieczność prowadzenia tych zmian również w tej kategorii sprzętu, co pociąga za sobą również kolejne wydatki i konieczność zwracania się do producentów za granicą. Konieczne jest również zadbanie, aby w ramach tego programu pozyskać dokumentację dotyczącą oprogramowania kluczowych systemów zabudowanych na sprzęcie, w tym prawo do ich modyfikacji i zmiany ukompletowania. Kolejnym przedsięwzięciem jest zapewnienie resortowi obrony narodowej możliwości prowadzenia obsługi, napraw, a przede wszystkim modernizacji. Musimy pamiętać, że współczesny sprzęt wojskowy tym różni się od tego, który funkcjonował kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu, że w czasach, kiedy wytwórnię mielecką opuszczały samoloty bojowe, które tam na przełomie lat 50. i 60. były produkowane, po 20-25 latach eksploatacji te samoloty były kasowane w takim samym kształcie. Aktualnie jest tak, że już po 3-4 latach wprowadzany jest dosyć szeroki zakres modernizacji poszczególnych systemów, które rozwijają się bardzo dynamicznie i w tej chwili po kilku latach eksploatacji ten samolot, mimo że wygląda bardzo podobnie, tak naprawdę jest już nieco inny. Przechodzę do następnego punktu. Chciałbym kilka słów poświęcić na temat konsekwencji niewłaściwego przygotowania wymagań offsetowych. Czym to w przyszłości grozi? Przede wszystkim w ofertach i konkretnych programach zobowiązań, które otrzymamy, będą nieprecyzyjne i niejednoznaczne sformułowania samych programów offsetowych, jak i zobowiązań offsetodawców, czyli tych, którzy ze strony polskiej będą je realizowali. To w konsekwencji może doprowadzić do sytuacji, kiedy dany program zostanie zaliczony jako wykonany, mimo że on w rzeczywistości nie będzie wykonany, bo w chwili, kiedy potencjalny offsetodawca udowodni, że niewykonanie nastąpiło z winy strony polskiej, praktycznie umożliwia mu to zaliczenie lub przynajmniej odstąpienie od dochodzenia kar umownych i odszkodowań. Bardzo charakterystycznym zjawiskiem są próby zaliczania jako zobowiązań preoffsetowych, czyli tych, które już wcześniej zostały wykonane, wszelkich wydatków związanych z inwestycjami w Polsce. Trudno jest przy naszej ustawie, która dopuszcza zaliczanie programów preoffsetowych z ostatnich 36 miesięcy, znaleźć właściwą metodę selekcji, zwłaszcza, że nie ma takich metodyk,
ale na to należy zwracać baczną uwagę, ponieważ no, znaczna część tego kapitału offsetowego może w ten sposób zostać spożytkowana na inwestycje, które tak naprawdę nie były realizowane w związku z programem offsetowym. Kolejnym elementem jest transfer tak zwanych nowoczesnych technologii. Jak Państwo sobie zdajecie sprawę, w sytuacji, kiedy dany instytut czy dana firma kupuje nowoczesną technologię, wtedy jest w stanie mniej więcej oszacować jej wartość dla danego zakładu, dla danego przedsięwzięcia. W transakcjach offsetowych praktycznie rzecz biorąc koszty tych tak zwanych nowoczesnych technologii są szokujące i z doświadczeń wszystkich krajów wynika, że sposób pozyskiwania tych technologii jest najdroższy. Są przypadki, gdzie mimo wszystko jest to opłacalne, ale wtedy powinno to być kalkulowane w całym programie naukowo-badawczym czy produkcyjnym, natomiast nigdy jako oddzielny pakiet dotyczący określonej dokumentacji. Warto również zwracać uwagę przy rozmowach dotyczących ofert na temat konkretnych zobowiązań. Często jest tak, że te zobowiązania są bardzo nieprecyzyjne i potencjalny offsetodawca wyraża chęć czy deklaruje dobrą wolę w realizacji danego przedsięwzięcia, ale nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wynikające z tego faktu. Przy negocjacji poszczególnych zobowiązań trzeba na to zwracać uwagę, aby po stronie polskiej mieć gwarancję na pozytywne realizowanie tego typu przedsięwzięć. I sprawa ostatnia to są szkolenia. Jest to najchętniej realizowane przedsięwzięcie ze strony offsetodawców, ponieważ również wartość tych zobowiązań jest wielokrotnie zawyżana w stosunku do jej realnej wartości i stosunkowo najłatwiej realizuje się tego typu przedsięwzięcia. Chciałbym na zakończenie przedstawić Państwu, jak mniej więcej będzie wyglądał proces negocjacji samej umowy, jak i zobowiązań offsetowych. Otóż zgodnie z polską ustawą offsetową ma być przed wejściem w życie umowy dostawy wynegocjowana umowa offsetowa. Ta umowa jest umową ramową i zawiera wszystkie zasady i tryb postępowania w przypadku realizacji programów offsetowych. Definiuje również zobowiązania stron, a także powinna wymieniać wszystkie główne programy offsetowe, podając ich wartość, zakres, harmonogram realizacji i koszty poszczególnych przedsięwzięć. W momencie, kiedy ta umowa już będzie sformułowana, jej załącznikiem będą właśnie te poszczególne zobowiązania, które będą przedmiotem negocjacji pomiędzy offsetodawcą i offsetobiorcami. Do tej pory praktycznie rzecz biorąc mieliśmy do czynienia wyłącznie z inicjatywą przedstawioną przez potencjalnych dostawców zagranicznych, czyli ofert. W tej chwili następuje druga faza, czyli negocjacji, gdzie strona polska ma możliwość zaprezentowania własnych programów w zamian za te, które zostały odrzucone, bądź też ich wartość w znaczący sposób zostanie zredukowana. I no, jest to pole do działania dla polskich przedsiębiorców, polskich placówek naukowo-badawczych i ośrodków badawczo-rozwojowych. Praktycznie rzecz biorąc, co w danym projekcie powinno się znaleźć? Przede wszystkim należy dążyć do tego, żeby w maksymalnie precyzyjny sposób przedstawić przedmiot zobowiązania offsetowego i zobowiązania poszczególnych stron. Przy czym musimy pamiętać, że to powoduje również, iż strona polska jest w wielu przypadkach zobowiązana do finansowania tych programów. Są i będą przewidywane różne źródła zasilania
budżetu w tego typu przedsięwzięciach, ale nie można na etapie negocjacji o tym zapominać, ponieważ w przypadku, kiedy okaże się, że nie będziemy w stanie zrealizować danego programu z przyczyn leżących po naszej stronie, wtedy niepowodzenie niestety będzie obciążało stronę polską. Ważne jest, żeby określić również bardzo konkretny harmonogram realizacji, żeby nie można było odkładać tego w nieskończoność. Najlepiej, jeśli jest w ogóle program offsetowy powiązany z programem finansowania dostawy. Wówczas mamy mechanizm zwrotny, który bardzo sprawnie funkcjonuje i jest skutecznym mechanizmem mobilizowania dostawcy zagranicznego dla wywiązywania się z przyjętych zobowiązań. W przeciwnym przypadku jedynym źródłem dyscyplinującym są zabezpieczenia bankowe. Jeśli tego nie wprowadzimy, będziemy niestety mieli wcześniej czy później kłopoty. Chciałbym tylko na zakończenie zwrócić uwagę jeszcze Państwu na jedną rzecz, że w umowie offsetowej będą generalne założenia dotyczące programów czy ich po prostu tytuły. Natomiast szczegóły, które tak naprawdę decydują o powodzeniu, o wartości i o korzyściach osiąganych przez stronę polską, będą w rękach państwa i to wy będziecie musieli wynegocjować jak najlepsze warunki, przy czym jeśli się pojawiają jakiekolwiek kłopoty, należy o tym powiadamiać tych, którzy są odpowiedzialni za realizację umowy offsetowej, ponieważ ich pozycja negocjacyjna będzie znacznie wyższa. Dziękuję bardzo.